Dzień dobry, Renata Reda. Od jutra znów zacznie obowiązywać strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Co to oznacza dla mieszkańców i jakie tereny obejmie? To pytanie zadaję Jackowi Słomie, rolnikowi z Krynek. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Czy pana ziemia znajdzie się tym razem w strefie buforowej? Tym razem nie, ponieważ strefa buforowa, z tego co widziałem w rozporządzeniu, a w zasadzie w załączniku do rozporządzenia, będzie obejmowała 27 obrębów. Natomiast są to głównie obręby sfokusowane wokół powiatu hajnowskiego i właśnie tam ta strefa będzie obowiązywać. Wydaje się, że jest to odpowiedź na to, że właśnie w tym miejscu dochodzi do największej liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy i stąd prawdopodobnie to działanie. Ale to dobrze, że u pana nie będzie strefy buforowej? Jak pan się z tym czuje? Bezpiecznie? Pani redaktor, powiem szczerze, że od 2022 roku nie widziałem żadnego migranta tutaj na moim terenie przy granicy. Płot, mimo że oczywiście niedoskonały, mógłby być lepszy, wyższy, każdy by sobie z nas tego życzył. Natomiast strefa buforowa faktycznie w tym momencie na pana terenie byłaby bezcelowa. W tym momencie byłaby bezcelowa, chociaż pamiętajmy, że tak naprawdę w tej całej rozgrywce przeciwnikiem niekoniecznie są sami migranci, ale tak naprawdę państwo sąsiedzkie, które kanalizuje i zmienia te szlaki migracyjne, to ono de facto jest w stanie przekierować ten ruch migracyjny w konkretne miejsca. No pamiętamy obrazki z Kuźnicy Białostockiej, dlatego też mamy ten ruch skanalizowany na południu naszego województwa. W związku z tym ja nie wykluczam tego, że na przykład w perspektywie miesiąca czy dwóch ten ruch może być skanalizowany jeszcze w innym miejscu, być może także niedaleko miejsca, w którym żyję. To już stała się dla nas proza życia. Państwo polskie wypracowało w ostatnich latach narzędzia, aby próbować zarządzać tym kryzysem. Cieszę się, że obecny rząd również korzysta z tych narzędzi. Po to one właśnie zostały stworzone. W związku z tym wydaje mi się, że trzeba zdać się przede wszystkim na mądrość służb, na mądrość Wojska Polskiego i twierdzę, że decyzja o powołaniu strefy prawdopodobnie nie jest decyzją błędną. Widocznie w tym miejscu, w danym czasie jest ta strefa potrzebna. Mówimy tutaj o południu województwa. Jest to działanie kierunkowe, sfokusowane właśnie na powiat hajnowski i te 27 obrębów ewidencyjnych wzdłuż granicy państwa. Być może tam właśnie jest to obecnie potrzebne. Czyli dotychczasowe działania polskiego rządu ocenia pan dobrze, jeżeli chodzi o ochronę strefy granicznej? Wie pani, to już tak naprawdę 3 lata doświadczamy tego kryzysu granicznego. Jest to kryzys graniczny, nie jest to tylko kryzys migracyjny. Migracja to tylko element całej układanki. Natomiast z mojej perspektywy cieszę się, że mamy w naszym państwie jakąś ciągłość postępowania, chociażby właśnie w kwestii granicy. I ta ciągłość następuje, ponieważ nie da się inaczej tej granicy bronić. I to też daje trochę poczucie bezpieczeństwa. A rozumie pan protesty części mieszkańców i przedsiębiorców z powiatu hajnowskiego w sprawie zakazu przebywania na ich terenie? Oczywiście rozumiem, przede wszystkim w okresie turystycznym, że może być to dla nich bardzo duże obciążenie. Być może ta strefa nie będzie w takim kształcie, w jakim ona jest proponowana. Być może jakieś odstępstwa zostaną zastosowane. Rozumiem, że to może być duży cios dla tych ludzi, którzy żyją z turystyki. Natomiast pamiętajmy, że na przykład sama Białowieża nie jest objęta tą strefą i to nie jest tak wiele miejscowości. Powiedzmy sobie jedno, obecna strefa, która obowiązuje od wtorku, ma obowiązywać od wtorku, nie jest tak szeroko zakrojoną strefą stanu wyjątkowego, jaką mieliśmy w 2021 roku. To jest o wiele, wiele mniejsza strefa, która jest ukierunkowana w miejscu największej liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy państwa polskiego. I z perspektywy czasu uważam, że stan wyjątkowy w 2021 roku zdał egzamin. Tak, mam nadzieję, że dzisiaj ta strefa też pomoże w walce z nielegalną migracją i w zarządzaniu tym kryzysem jako takim. Tarcza Wschód.
Mają być budowane fortyfikacje. Liczy się pan z tym, że mogą powstać na pana ziemi, choć na razie padają informacje, że jeżeli będą powstawać, to na ziemi państwowej, na gminnej, no ale może się zdarzyć jakieś wypłaszczenie. Brał pan to pod uwagę? Powiem pani szczerze, że w zasadzie nie do końca biorę na razie na poważnie, chociaż muszę się przyznać, że jak mówiono, że w ciągu roku zostanie zbudowany płot, to też nie do końca wierzyłem, ale faktycznie powstał. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tych różnych umocnień przygranicznych, na razie jest to tak mglista zapowiedź, chociaż widziałem planszę z konferencji pana ministra Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej. Natomiast plansze zawsze ładnie wyglądają, prezentacje wyglądają fajnie, solidnie. Ja rozumiem potrzebę umocnień na granicy. Nie mam zamiaru kłaść się rajtanem w tej sprawie, nawet gdyby przyszło, że tak powiem, do tego, aby tą ziemię w pewnym sensie na skarb państwa przekazać. Natomiast zwłaszcza, że to też pańska ziemia będzie broniona. Dokładnie, tak więc ten wspólny wysiłek należy rozumieć i doceniać. W ogóle należy doceniać to, że kwestia granicy wschodniej jest traktowana serio i bardzo się z tego cieszę jako mieszkaniec przygranicza. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie już konkretne, to ja polecam naszym słuchaczom taki eksperyment, aby odpalili sobie mapę, może być Google Maps, i niech przejadą sobie paluszkiem wzdłuż tej granicy polsko-białoruskiej i niech zobaczą, ile jest miejscowości, już nie mówię o polach, ale ile jest miejscowości, które znajdują się w bezpośredniej bliskości granicy państwa. Tutaj w bliskie przykłady to na przykład Minkowce, Tołcze, Nomiki, Kuźnica Białostocka. Są miejscowości, gdzie ludzie swoimi posesjami nomen omen graniczą z płotem granicznym. Więc na papierze fajnie mogą wyglądać te plany rozbudowy jakichś umocnień na granicy, ale w praktyce wygląda to tak, że de facto państwo polskie nie ma tutaj w swoim zasobie ziemi, być może trochę lasy państwowe, a cała ziemia jest tak naprawdę ziemią prywatną. Natomiast wydaje mi się, że możemy dużo rozmawiać na ten temat, ale tak naprawdę o jakichkolwiek szczegółach, czy w ogóle ten plan będzie realizowany, to wydaje mi się, że możemy porozmawiać po wyborach, bo kto wie, czy po prostu rozmawiamy o czymś realnym, czy nie. Chociaż ja podkreślam raz jeszcze, że cieszę się bardzo z tego powodu, że granica wschodnia i jej bezpieczeństwo jest w dalszym ciągu traktowane w sposób poważny. Polskie władze zapewniają, że będą wszystko robić w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami i samorządowcami, by, jak to określają, uzyskać odporność od poziomu lokalnego aż po poziom administracji państwowej. Jakie jest pana samopoczucie w związku z tym? Wie pani, moje samopoczucie jest od wielu lat to same. Ja tą granicę znam od dziecka. Człowiek przy tej granicy się wychował i człowiek zna historię Polski, zna historię swojej rodziny, więc ale nie jest to... w pana życiu jeszcze nie było takiej historii jak teraz. Daj Boże, żeby nigdy nie było. Natomiast jesteśmy drobnym maczkiem na tym US-padole, więc może równie trafić na mnie, na panią, czy na kolejne pokolenia. Aczkolwiek ja sobie życzę i nam wszystkim tego, żebyśmy żyli tutaj w pokoju i spokoju, bo to jest rzecz naturalna. Każdy chce wychować kolejne pokolenie w pokoju i daj Boże nam ten pokój. Natomiast si vis pacem parabellum, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I kwestią naturalną jest to, że poważne państwo myśli o kwestiach obronnych. W związku z tym cieszę się, że, jeszcze raz podkreślam, jest to myślenie o kwestiach wschodu i granicy polsko-białoruskiej. Natomiast, no, prawdę mówiąc, nie wiem, jakie miałyby być szczegóły tych rozmów z mieszkańcami. Wydaje mi się, że pierwszą kwestią, jaką powinniśmy łatać, to jest kwestia obrony cywilnej, która w naszym kraju tak naprawdę nie istnieje od wielu, wielu lat. To jest kwestia podstawowa i od tego należałoby zaczynać jakiekolwiek myślenie,
o odporności państwa polskiego. Natomiast jeżeli mówimy o jakichś fortyfikacjach, to tak naprawdę wydaje mi się, że pomysł jest w porządku, natomiast z realizacją może być naprawdę różnie. To, że jacyś planiści coś sobie założą, to zapraszam w teren, zobaczcie państwo, jak to wygląda i wyobraźmy sobie na wzgórzach sokólskich, jak sama nazwa wskazuje, wzgórza, że zakładamy bagna i mokradła. Natomiast komunikacja odnośnie właśnie tych umocnień na granicy ze strony rządu była fatalna, no bo właśnie te mokradła i bagna tak naprawdę się przebijały, a dopiero później gdzieś tam, jak ktoś był tym tak naprawdę zainteresowany, to zobaczył, że jest to szersze spektrum i trochę więcej tutaj jest szczegółów. Natomiast komunikacja co innego na temat komunikatów rządu myśleli mieszkańcy Białegostoku czy Suwałk, a co innego mieszkańcy na przykład Krynek. No to prawda. Tak więc to, panie redaktor, generalnie rzecz biorąc, dzisiaj poruszamy się troszeczkę też w materii przedwyborczej. Ja bym tak naprawdę chciał poczekać na rozstrzygnięcie tych wyborów europarlamentarnych i jeżeli te pomysły będą kontynuowane, wdrażane, to wówczas tak naprawdę będziemy mogli mówić o jakichś konkretach. Dzisiaj musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w okresie wyborczym, w tym maratonie tegorocznym wyborczym, to już są w tym maratonie to są ostatnie wybory, kolejne wybory tak naprawdę prezydenckie mamy w przyszłym roku. W związku z tym poczekajmy do tych wyborów, zobaczymy tak naprawdę na jakim poziomie te rozmowy i plany będą po wyborach, bo generalnie rzecz biorąc, wszyscy wiemy, natura polityczna jest taka, że w kampanii można powiedzieć bardzo dużo, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Czas pokaże. Tymczasem od jutra przy granicy z Białorusią przywrócona będzie strefa buforowa i czasowy zakaz przebywania w niektórych miejscach, by, jak tłumaczy rząd, zapewnić lepszą ochronę granicy i zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy, którzy ją strzegą. A rozmawiałam o tym z rolnikiem z Krynek, Jackiem Słomą. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się.